ciekawe, to jest bardzo egocentryczny materiał będzie, nie? Nowy blog Jurasa, Kowalik na gali. Jest nowy projekt, każdy musi powiedzieć Jurasowi coś bardzo niemiłego na jego temat. No. Pamiętaj, że sepleni. Jakbyś nie miał nic oryginalnego, to pamiętaj, że sepleni, jak komentuje. Krytykuję nasze typy na dzisiejsze zakłady. Piłkarskie? Piłkarskie. No, Jeździuro teraz fachowo zajmujemy się po prostu wygrywaniem pieniędzy. Wczoraj wygraliśmy, nie powiemy ile, bo najprawdopodobniej nie dotrzemy z powrotem do Olsztyna. Ale wygraliśmy bardzo dużo pieniędzy, nie wiem, czy nam się zmieści w torbę? Ale właśnie to... Chcieliśmy dzisiaj postawić coś i Juras skrytykował nasze typy, nie? No. Ale ja i tak postawiłem. Nie, bo jego boli to, że jak... postawiłem. Jak wy wygrywacie w BetSafe, to BetSafe później nie ma, żeby jemu płacić. I dlatego, no to, wiesz, dlatego tutaj mu to przeszkadza. Po wczorajszym wieczorze to nie zapłacił na pewno. No właśnie. Czyli mówi się, że BetSafe zrujnowany już powoli. Chyba już. Już nie ma na nic. Ale że się zagrałem. Zresztą do GoPro będą musieli sprzedać Jurasa. Liechtenstein. Krzysiu, mamy nowy projekt. Każdy musi obrazić Łukasza Jurasa Jurkowskiego do kamery. Nie znam gościa, więc mogę pojechać po nim. Dawaj ostro. Czasteczko. Nie chciał mnie poczęstować. A nie, chciał mnie poczęstować, więc ma plusa. Właśnie, dostałem ciasteczka gratis z kamerą, więc chodzę i wiesz. Nie powiem złego słowa. Proszę, że przedstawić. Jakieś problemy z alkoholem, z narkotykami? Kamery. No w ogóle nie interesuje nas, my szukamy skandali. Jesteśmy z TVN-u, uwaga, i szukamy skandali teraz. Przedawkowo ostatnio, ale cukier. Problemy z narkotykami, z alkoholem? Nie, wszystko przyszło w terminie. A, no to dobrze, to dobrze. Narkotyki są? Są, no, i to, ale tylko wiesz... Ale przed walką, po walce, czy jedne przed, drugie po... Nie pamiętam. Mógł troszkę zdradzić. Nie pamięta, on wiesz, nie? To, co białe, bierze przed, nie? Przecież, a pani w ogóle jaką rolę tutaj pełni na gali? Bo to trochę podejrzane, że tak się kręci tutaj, to tam. Tu się uśmiechamy, tutaj się buziaki rozsyłamy do kamer. Proszę się nie interesować. No właśnie, to trzeba, to będzie śledztwo. Będzie wewnętrzne śledztwo tutaj przed kolejnym X-Cage'em. Według tematu, o którym rozmawialiśmy. Z kim się bijesz dzisiaj? Są rękawice, musisz się bić. Jeszcze nie znaleźli przeciwnika, cały czas szukają. Tu jest jeden zawodnik 9-3. A to nie wiem, przyjaciel. Nic z tego nie będzie. A może kogoś znajdą jeszcze, no nie wiem, czekam. Ja przepraszam, dlaczego pan tak wciąż chodzi z tym sterczącym kijem? Bardzo mnie to interesuje, intryguje. No, mi zawsze starczy kij w towarzystwie kobiet. Jeszcze na dwie kreski mam starczy na prezentację. Na dwie kreski to po jednej. Tak przed galą. Słuchaj, tu pozycja konferansjera tutaj akurat zobowiązuje go. Nie ma takich figur. Marcinku, weźmiesz udział w akcji charytatywnej? Słucham? Weźmiesz udział w akcji charytatywnej, akcja jest przykre słowa dla Jurasa. Obrażamy Jurasa do jego kamery. Nie mogę takiej rzeczy. Dzisiaj sobie zdjęcie z domu robił, to nie mogę. Weź, no powiedz. Wstyd, że Łukasz też jest manto na przykład. Weź, powiedz. Nie mogę. To będziemy musieli podłożyć. Poruszaj tylko ustami, by podłożymy coś. Cholera, no. Nikt nie chce obrazić Jurasa. Nikt? Nie byłem pierwszy, który odmówił. Wszyscy odmawiają obrażenia Jurasa. No, dobrze, bo kurczę, już chciałem coś powiedzieć. Jest tylko jedna osoba, która obraża Jurasa regularnie. Jest akcja charytatywna. Wszyscy, przykre słowa dla Jurasa. Każdy musi obrazić Jurasa do jego kamery. Marcin? Ja obraziłem. Marcin poleciał was bardzo, nie? Ja się go boję, nie będę go obrażał. No, już od dawna nie trenuję, nie? To nie ma sensu. Nic. No właśnie, nie możesz się napinać, bo się ludzie ciebie boją. Krzysiek, może obrazić Jurasa do kamery? Skandal, nie? Krzysiek, może obrazić Jurasa do kamery? Skandal, nie? Skandaliczne. I słuchaj, on nie wie, kim jest Don Wasyl, król cyganów, a tym bardziej nie zna Johnny'ego, który tutaj dzisiaj będzie gwiazdą. Może zagrasz Tipsona na chwilę, bo go nie ma. Jak bardzo jest ci w tym momencie wstyd, że nie interesujesz się muzyką? Jestem zażenowany, wiesz? Naprawdę jestem zażenowany. Jest to... Tak jakby nie wiedział, kto jest Michael Jackson. No. Dokładnie. A Gianni tu dzisiaj zagra na żywo, to nawet nie będziesz znał słów. Kurczę, muszę się... Do tego czasu jeszcze się doedukuję. Weź to z Google'u Gianni'ego i tak to z telefonu będziesz śpiewał razem z całą halą. Może sprawdzimy zaraz. Muszę iść w szóstekę? Tu! To jest właśnie, może ty chociaż weźmiesz udział. Jest akcja charytatywna, przykre słowa dla Jurasa. Obrażamy Łukasza do jego kamery. Krzysiu, ja już go wczoraj obraziłem. A ty mógłbyś do kamery? Na przed before party. No to czy mógłbyś do kamery go obrazić znowu? Czekacie, tak? No to, ale cała Polska by się chciała dowiedzieć. Tak go nikt nie lubi. Nikt go nie lubi. Łukasz będzie was wyczytywał, tak? Pójdziesz po baterię do tego? Do mojego pokoju?
A do takiego pokoju, do hotelu? Nie, tutaj. No to dobrze, tutaj to tak. Pokój zwierzę. 3A, w czarnej torbie. Ja już tam zrobię materiał w twojej torbie. Tam nic nie ma. Co no to będzie. No to na tym polega sztuczka, że będzie. W czarnej torbie w bocznej kieszeni są dwie baterie. To weźmy z jedną sobie wyjmij, a potem to zmienię, dobra? Nie wiem. Musimy wiedzieć, nie wiem. Bije się. Powinien już być niedługo, za jakieś 15-20 minut. Za ile będziecie się lać? Będę od 20. Od 19.30 właśnie się zaczynają lać, jak to ładnie mówić. Jest 16? Znaczy, co powiem was tobie? Mój Boże. Mój Boże. Sam cudzie. Nie, no, klasa, szyk, elegancja. Nawet skary dopasowo. Możemy! Waha, czy weźmiesz udział w akcji charytatywnej? Oczywiście, że wezmę. Przykre słowa dla Jurasa. To jest kamera Jurasa i wszyscy po kolei go obrażają. Ja przykrych słów nie mówię na Jurasa. Nie mam powodu. Ale wszyscy mówią, to jest w szczytnym celu. Ustalamy, że już powiedziałem, nie? Nie ma pojęcia, co może najbardziej. Nikt go nie chce obrazić. Dał mi kamerę. Cały czas to jest druga. Ja chcę nawet trochę prawdy mu pokazać, chcę mu otworzyć oczy. Borys, panowie. Co wszyscy myślą? Tak, a tu się wszyscy boją. Dlaczego każda kara, w którą jesteś zaangażowany, w jej amatorku? Takie pytanie zadaje Elżbieta Jaworowicz. To jest pytanie w internecie. Pokaż mu, jak fighter wchodzi do ringu, zadowolony. Jak, ale jak fighter wchodzi do ringu? Znaczy nie, jak się powinien z publicznością przywitać, tak wiesz, żeby było... No nie, no to wiesz. Wszystko. 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 Umiesz? Jednocześnie musi być płynne, spierdolnięcie i takie taneczne, które tu... Musisz publikę porwać, ją rozsiać, zaintrygować i zaniepokoić jednocześnie. To nie jest łatwe, ale musisz... Tak jakbyś się zesrał, aby nie śmiało. Aby wiesz, każdy. Żeby nie śmierdziało. A każdy pomyślał, no zeszkał się, ale nie śmierdzi. Nie, ale nie śmierdzi. Ale zobacz, zaintrygowałeś, zaniepokoiłeś, a jednak zaciekawiłeś. Tak, tak, tak. No i to więcej tego. Z jednej strony to zniesmaczeni, a z drugiej strony to. Żebyś się zlała, żebyś nie był mokry. Dokładnie.